Czuję się najlepiej, co może mi dać ten kolejny dzień, nie myślę, tylko to biorę. Wygrywam to życie, trzy razy na tak. Nie za wiele gadam, ale dużo robię. Czuję się najlepiej na świecie. Moi drodzy, jak wiecie, 30 czerwca będzie nowa piosenka wraz z preorderem płyty, gdzie będziecie mogli zakupić moją płytę, gdzie będzie kilkanaście nowych kawałków, dokładnie. A tryb kreatywny się nazywa ta płyta i cała piosenka również się nazywa tryb kreatywny. Mam nadzieję, że każdy z was będzie 30 czerwca i zapraszam was do oglądania. Ale moi drodzy, witam serdecznie, nowy odcinek. Tu mamy dzisiaj niedzielę, tak? Spokojny dzień, dzieje się rosołek u babci. I dzisiaj, moi mili, pokażę wam Nelę. Nie wiem, gdzie ona jest na razie, ale zaraz ją znajdziemy. A moi drodzy, Nela w sierpniu obchodzi swoje pierwsze urodziny, czyli już będzie miała roczek. Wiecie, nagrałem odcinek, że pokazuję wam Nelę, potem nagrałem odcinek, że chyba po 2 miesiącach, jak wygląda Nela. A teraz tak naprawdę po prawie całym roku pokażę wam już, jak Nela wygląda ostatecznie, bo się raczej już nie zmieni, po prostu już będzie tak wyglądać przez całe swoje żyćko. No i ten odcinek to jest taki bardziej odcinek pamiątkowy, moi mini, że po prostu czasem sobie mogę wejść na ten film, zobaczyć, jak wyglądała Nela kiedyś, ale po prostu w różnych czasach, żeby ją upamiętnić, moi drodzy. Także zaraz zobaczycie, w ogóle jej sierść tak urosła. Ja jeszcze w ostatnim odcinku, jak miała 2 miesiące, czy tam po 3 miesiącach, nie pamiętam ile tam było, możecie sobie sprawdzić, to ogon miała jak taka paróweczka dźwiękająca, a teraz ma jak pióropusz jakiś, ale to zaraz zobaczycie. Ja siedzę na mojej kanapie z zielonymi LEDami, a tutaj mamy poduszki, które możecie również wy zakupić. Dokładnie, taką poduszkę możecie kupić lub taką na sklepie. Zapraszam serdecznie, bo są mega mięciutkie. Kto ma, zawsze mi piszecie, że mega fajne poduszki, że mega miękkie i fajnie się na nich śpi, widzowie. Ta poduszka jest wygodniejsza niż moja poduszka do spania. Muszę sobie kupić nową w ogóle. No, ale naprawdę, można na niej normalnie spać, chociaż jest w kształcie lwa. No, takiej poduszki niestety nie możecie tam kupić. Jest to moja twarz, prezent od siorki. Tak jak najbardziej możecie. I wpadajcie w ogóle na Paliumstaj. Ja niestety w Paliumstaj nie jestem ubrany dzisiaj, ponieważ wszystko mam w pranku, ale... ogólnie na wszystkich odcinkach chodzę tylko i wyłącznie w Palion Style. No, także zapraszam. A moi mili, jeszcze na sklepie będą niedługo nowe fotki. Tak, z takim podpisem, moi drodzy, ręcznie podpisywane. A może podpiszę w sumie na waszych oczach. Uwaga, będą 3 dedykowane fotki, które możecie dostać z zamówienia. Tak jak to, po prostu podpis zrobimy. Czyli tak. 1, 2, 3. I damy serduszko, dedykowane serduszko. Brzydkie. Co? Jak brzydkie? Co? Ładne, o, nie? To jest ładne. Taki balonik. Co? I widzowie, ktoś z was może dostać właśnie takie fotki dedykowane z odcinka. Jesteśmy, moi drodzy, już na komputerku i teraz wiedzie taka lekka incepcja, bo w tym filmie reagowałem na Nelę, jak była mega malutka, a teraz będziemy reagować i na to, znaczy tutaj chwilkę, no to już widzimy, jak Nela wygląda, czyli taki mały, bo nie pamiętam w ogóle już takiej. I ogólnie ten film był nagrywany, jak Nela się zmieniła w 2 miesiące. No ale dobra, nieważne, widzowie, tak wyglądała. O, tak piszczała. A to jest moja reakcja. No ale to już widzieliśmy właśnie w tym odcinku, to już nie będziemy ten. Ja chcę zobaczyć tylko... Że nazwaliście? Tak wyglądała! Taki mały bobek. Widzowie, jak ona wyglądała, nie mogę. Totalnie inaczej wygląda, serio, totalnie. Tutaj mamy Nelę. I tu też, ja już wtedy myślałem, że ona jest na przykład duża, że ona już dużo się nie zmieni, a ona tu wygląda jak taka paróweczka. Dosłownie, patrzcie ten ogon. Wtedy jeszcze gryzła, teraz już w ogóle nie gryzie. Teraz Nela totalnie nie gryzie, teraz tylko liże. Tylko, no non stop, to jest taka lizawka. No dosłownie jak parówka wyglądała. Jaka paróweczka. Nie no, malutka tu jest. Ona już jest o wiele większa. O, ale ziewanie jej dalej zostało. Troszkę rzadziej już tak miałczy przy ziewaniu, ale... O, możemy jeszcze raz takie... Często tak ma, że po prostu nie, mój pies miałczy, nie lubi pływać, boi się wody. Jak ona wyglądała śmiesznie. No teraz wygląda jak taki typowy, rasowy pies. Jest tam. Patrzy się. I będzie? Leży sobie. Co ty robisz? Moi drodzy, to jest Nela, patrzcie jaki pluszak się z niej zrobił. Po pierwsze, w ogóle nie gryzie. Po drugie, tylko i wyłącznie liże, nie wiem, może zalizać na śmierć. No, co to jest, patrz jak ona siedzi. O, idziemy na kanapę. Jak księżniczka. I to jest, widzowie, Nela, patrzcie. Już ma prawie roczek, widzowie. Ten czas w ogóle tak leci. Przed chwilą nagrywałem odcinek, że Nela byłaś taka malutka. Taka malutka byłaś. Ej, bo obślini. O, patrzcie. No nie, bo liże. Patrzcie, jaki ma ogon.
Same włosy. Tak się wcześniej nie miała takiej sierści, a teraz się zrobił z niej taki dosłownie pluszak. Tylko trzeba te włosy jej podcinać. Pokażę wam mniej więcej, jakie sztuczki w miarę możliwości potrafi. Jej ulubioną zabawką jest takie kółeczko, które też zaraz zobaczycie. Nie jest chyba wami zainteresowana. Idzie sobie na dół. Z drugiej strony jest. O, tu jest! Jej ulubiona zabawka, patrzcie. Kółeczko. Patrzcie, jak na nie wyjdzie. Jak jest to kółko, nie wiem. Jeżeli ktoś ma z was psa, to dajcie. O, no już myśli, że jej rzucę. Jak ma ktoś z was psa, to dajcie znać, jaka jest ulubiona zabawka waszego psa. Jestem ciekaw, czy po prostu Nela jest dziwna i lubi kółko, czy lubi coś więcej. Patrzcie. Co? Rzucisz mi. Tutaj mamy Rainelli, widzowie. O, patrzcie, jak już chce łapać. Niestety nie wiem, ale. No patrzcie, rzucę jej. Przyniesie od razu. Nela. Ona nie chce dać tego do ręki, tylko. Ej, no chodź. Nela. Tu. Chodź. Ja się stresuję. Czy widać z widzami? Cześć. Przypoliże, no i co z tego? Nela. No chodź tu. Chodź. No, czekaj, bo teraz. Boś jest interesujący. Chodź. Albo siusiu. Nela. Chyba siusiu, wiesz? Skąd ty to wiedziałaś? Bo z nią wychodzę często, nie to co ty. Rynuś. O. Ej! Co? Nela! Nie szczekaj. Nie szczekaj. Tak bardzo gdzieś. Co tu się dzieje? Nela, cicho! Co? Nie szczekaj, Nela, ja nie wstań. Czemu szczekasz na niego? No, także jak chcecie się zapytać, jak rynek z Nelą, to jest tak jak dawniej. Rynek mają gdzieś. Omijają się. A Nela się na nim nie chce. Ale... Co tu się dzieje? Co ty robisz? On robi to samo co on. Jaka to... Jak śleży żaba. Mrówki masz na sobie, gamoniu. To może basen odkryjemy. A w sumie inny odcinek będzie z basenu, z pokazania basenu jakby. Robimy wielkie otwarcie basenu. Napiszcie, czy chcecie taki odcinek, że... A właśnie, niebieską jakby matę przykrywającą. Nela sobie po tym przebiegła przez cały basen. Tutaj przebiegła. No Nela w ogóle, widzowie, nie lubi... Są psy, które lubią pływać i które chyba nie lubią pływać. Nie wiem, Nela się zachowuje jak kot, jeżeli chodzi o wodę, czyli po prostu się wody boi. Co ty masz za zabawkę? Nela! Co ty masz? Dawaj! To pewnie jej chłopaków. Zostaw. Kogo? Zalazła, to jest jej teraz. Są psy, które jak się daje tak nad wodę jakby, nie do wody, ale nad wodę, to tak machają łapkami, nie? Zrobimy test Neli, co zrobi. O, czy jesteście ciekawi? Zróbmy to. No i mieli basen odkryty, to nie jest otwarcie basenu jak coś. Wielkie otwarcie basenu i kupowanie jakichś dmuchanych rzeczy będzie. Co ty robisz? Co? Boi, Nela się boi wody, ale dobra. Zostaw ten makaron. Rzuć jej patyk. Uwaga, widzowie, bo jestem ciekaw, co zrobi. Nelcia? No nie, ona nie lubi wody niestety. Tak, jakby chciała lądować, nie? Cześć pięknatko, Nelusia. To jest idealne miejsce do rzucania jej, bo tu jest... No mogę rzucić po prostu przez cały ogródek i ona biegnie i to przynosi. Dasz radę? Ty? Go! 3 2 1 Nela! 0 Biegnie! Zostaw! No tak słodko kładzie zawsze to, ale... W ogóle jak ktoś siedzi i na przykład, nie wiem, je albo coś robi, cokolwiek, no to Nela te kółko kładzie specjalnie z 2 metry obok, nie do ręki, żeby ta osoba wstała i rzuciła. Kurde, jak daleko. Nela. Jego na to trzyma, patrz! To jest po to, żeby jakby ten... wzmocnić, że zamki czyścić, nie? Nela, coś mamy dla ciebie, ale musisz zaprezentować, co potrafisz. Uwaga, Nela, siad. Nie, Nela. Łapka. Czekaj, bo ty jesteś... Uspokój się. Łapka. Nela, gdzie Łapka. No, ale gdzie buzia? Czekaj. Ja to od razu cię lizać. Czekaj, Nela. Łapka. Dobrze. Piątka. Piąteczkę dała. Leżeć. No, jest taki smaczek. Podaruję ci tą nagrodę. Nara.
Ona to gdzieś zakopie. Dobra, zostawmy ją w spokoju, co? Zestresowała się dziewczyna. Dobra,